Dzień dobry, witaj na moim kanale. Nazywam się Katarzyna Polechońska. Jeśli chcesz wiedzieć więcej na mój temat, zapraszam do zakładki Informacje. W tym miejscu chcę dzielić się wartościowymi materiałami odgrywającymi istotne znaczenie w procesie modyfikacji nawyków żywieniowych, kształtowania sylwetki oraz szeroko rozumianego zdrowia. Zatem spodziewaj się treści w zakresie motywacji, odżywiania i treningu. Zapraszam Cię do wysłuchania szóstego podcastu. Tym razem opowiem o tym, dlaczego nadmiar tkanki tłuszczowej jest szkodliwy dla Twojego zdrowia, a także o korelacji pomiędzy nadwagą i otyłością, a niektórymi chorobami i zaburzeniami. W ostatnim czasie dochodzę do wniosku, że z roku na rok tematy związane z odchudzaniem czy idealną sylwetką wbijają nam się w słuch i wzrok coraz agresywniej. Często jesteśmy wręcz nimi bombardowani. Bo mamy wyglądać tak czy owak, bo trendy są takie czy inne. Niestety, promowane w mediach nierealistyczne wizerunki wyidealizowanego ciała wciąż wyrządzają wiele szkody, szczególnie dzieciakom i młodzieży. Stąd też bardzo dobrze, że w opozycji do tego działa ruch Body Positive, który część osób kojarzy z promowaniem otyłości. A uwaga, wcale tak nie jest. Dla niewtajemniczonych chodzi o akceptację i pozytywne podejście do cielesnej. Różnorodności, do zwiększenia samoakceptacji. Mamy kochać swoje ciało, niezależnie od kształtu, koloru, wieku, płci czy jakichkolwiek innych cech. Mamy o nie dbać i troszczyć się o nie. Pewnie zawsze będą jakieś trendy, bo jak spojrzymy wstecz, to każde pokolenie miało jakiś ideał sylwetki. No, tak już mamy. Jakoś daleko mi do patrzenia na wspomniany temat w taki czy inny sposób, bo tak zwany tyłek, czy umięśniony brzuch, itd., odnoszę zwykle do odciążenia naszego biednego kręgosłupa czy stawów, a utrzymanie masy ciała w normie oraz odpowiedni stan odżywienia do zachowania zdrowia i dobrej jakości życia. Chyba nie ma już osób, które nie wiedzą, że nadmierne kilogramy doprowadzają w końcu do kolejnych zaburzeń. W zasadzie w każdej rodzinie, bliższej lub dalszej, mamy kogoś z cukrzycą typu drugiego, dysfunkcjami ze strony układu sercowo-naczyniowego czy oddechowego. Coraz częściej niestety mówi się także o wyhodowanym przez lata nowotworze jelita grubego. Skarżymy się na gorszą kondycję, bóle pleców, kolan, senność i zmęczenie. Z jednej strony mamy pewne doświadczenia, a nawet wiedzę, ale z innej jakoś to wcale do nas nie przemawia. Jednak. Czym bliżej lata i rozpoczynamy wizualizację choćby wyjścia na plażę i tym podobnych poczynia, poczynań, jakoś bardziej zwracamy uwagę na swoje ciało. Niestety, wciąż bardzo często jest to dla większości z nas kwestia związana tylko z wyglądem. I tu moja degresja: po raz kolejny podkreślam, że każde ciało, duże czy małe, chude, wysokie, niskie itd., zasługuje. Na szacunek, akceptację czy dobre traktowanie. Ale to temat na kolejny podcast. Rzadziej jednak patrzymy na tkankę tłuszczową pod kątem ciągłego, długotrwałego, przewlekłego stanu zapalnego. Niestety, nasz kochany tłuszczyk, oprócz magazynowania energii i funkcji termoizolacyjnej, sam w sobie jest dość aktywny. Co gorsza, wytwarza cytokiny odpowiadające m.in. za. Ogólnoustrojowy stan zapalny. Między innymi pojawia się nadciśnienie, obniżenie wrażliwości tkanek na insulinę, zwiększa się ryzyko udarów, zawałów. Zastanówmy się zatem, co dzieje się wówczas, kiedy dotyka nas choroba o podłożu autoimmunologicznym, gdzie już nasz układ odpornościowy nie działa prawidłowo. Dlaczego zaostrzają się nasze różne dolegliwości? W rzeczywistości tkanka tłuszczowa to swoisty narząd, który wpływa na funkcjonowanie całego organizmu. Warto zwrócić uwagę na to, że toczący się długo proces zapalny stwarza idealne środowisko do kolejnych zaburzeń. Stąd też, zanim zaczniemy szukać cudownych środków na pozbycie się naszych kłopotów z szeroko pojętym zdrowiem, dobrze jest po pierwsze pozbyć się tego, co leży u podstaw. To niestety nie jest takie proste jak walka z zapaleniem gardła. Nie posiemy pastylki i po tygodniu będzie spokój. Podkreślam to od zawsze, walka z nadwagą czy otyłością wymaga zaangażowania, konsekwencji, świadomego działania, ale także akceptacji wielu towarzyszących temu emocji, dobrego nastawienia i wiary. Wymaga pracy na poziomie motywacji, automatyzacji nawyków i wiedzy o żywieniu. Wówczas to z pozoru niemożliwe nagle staje się realne. Trzymam kciuki, a w wolnej chwili zapraszam do mojego świata. Linki znajdziesz w zakładce informacje. Będę wdzięczna za każdą subskrypcję oraz ocenę, ponieważ dzięki temu mogę docierać do większego grona odbiorców. Do usłyszenia!